Bo tak, żeby otwieramy to... go. Że co? Mamy tutaj nowy rower. Czyli to jest rower wyprodukowany przez Rometa. Tak, 78 rok. Który został wyeksportowany do Stanów Zjednoczonych. Do nie został złożony. Tak. A następnie wrócił. Ale numer. Cześć, witajcie na kanale Jarzyna Film. Jak widzicie za mną te proporczyki. Dzisiaj będzie o czym? Będzie o Romecie. Będzie o rowerach. Takich jak ten, takich jak ten, takich jak ten. Dużo rowerów i zaraz Wam przedstawię osobę, która jest odpowiedzialna za PRL Bikes. Poznajcie Pawła. Cześć Paweł. Cześć, cześć. Siemanko. Witam. Paweł, to PRL Bikes to jesteś Ty, dla osób, które Cię nie znają. Tak, tak. I to taki tak naprawdę coming out jest, bo chyba do tej pory nigdy się tam nie obnosiłem jakby osobiście ze sobą, także tak, tak. To jestem okay. Ja. Dokładnie. Mamy tutaj część tylko Twojej kolekcji, pokażmy ją. To jest... parę rowerów najcenniejszych dla Ciebie. W ogóle, co to jest za miejsce? Bo mówimy PRL Bikes, ale to też tutaj widać współczesne rowery. Ty je nazywasz nowożytnymi. Tak, to są nowożytne rowery, ponieważ jest to normalnie działający serwis rowerów głównie gravelowych, którymi się interesuje i pasjonuje na co dzień, bo jeżdżę na nich i ścigam się, zarówno na rowerach gravelowych, jak i przełajowych. No i na co dzień znajduje się tutaj serwis takich właśnie rowerów, a półżartem, pół serio, po godzinach zajmuje się składakami. Jest tu rower, który, od którego się wszystko zaczęło. Idziemy do niego. Tak, pokażmy tak, go. Zgadza się. Tu jest rower, od którego wszystko się zaczęło. To jest rower twój rodzinny. Tak, to mój rodzinny rower, który znajdował się na działce w Kamieńczyku pod Wyszkowem, na której to moje wujostwo miało domek i dwa takie sokoły kupione w sklepie na Nowowiejskiej w Warszawie, który swego czasu był jednym z niewielu sklepów, gdzie można było kupić rowery Rometu. Legenda rodzinna mówi, że były te rowery dokładnie dwa, takie same. Natomiast w okresie stanu wojennego, kiedy było dużo włamań i kradzieży na działkach, ostał się tylko ten jeden. Wiem, że obydwa te rowery w czasie, kiedy nie było nikogo z domowników, były rozłożone. W częściach leżały na parterze, na piętrze. No ale to nie przestraszyło złodziei, więc jeden został gwizdnięty. Ale ten drugi się na szczęście ostał do czasów dzisiejszych. Tu masz wspomnienia, takie zdjęcia też, wspomnienia z tego, jak pierwsze kroki stawiałeś, ale też i rower w tle jest. Jeździłeś ze swoim tatą. Tak jest. Jakie masz wspomnienia? Zanim przejdziemy do całej reszty, bo tutaj tych rowerów, w ogóle powiedzmy, jeszcze to powiedzmy, ile ty masz rowerów? I to mówimy o rowerach... tych rometowskich. Tak. To przyznam szczerze, że powyżej 10 przestałem je liczyć. Myślę, że jest ich około 30. Większość jest na kołach złożona, ale też mam kilka w kartonach takich na wszelki wypadek. Czy na wieczne nigdy, obiecuję sobie, że na emeryturze będę je kiedyś składał. Słuchajcie, tych rowerów jest naprawdę dużo, to jest tylko część. Zaraz każdy z nich sobie postaramy się omówić, więc zostańcie z nami. Ale to nie tylko rowery. Zobaczcie, ile tutaj jest gadżetów. Rzeczy, które kiedyś można było kupić za niewielkie pieniądze, za groszowe pieniądze dzisiaj. Może nie mają jakichś milionowych wartości, ale już tak łatwo tego nie dostaniecie. Kto Cię namówił do tego, żeby się podzielić historią swoją z rowerami, swoją pasją? 10 lat temu to był przypadek, czy...? To tak naprawdę namówił mnie jeden ze znajomych. Prawdopodobnie to nawet on wymyślił tę nazwę oraz logotyp, bo on zajmuje się kwestiami właśnie internetowymi, marketingowymi. No i tak się zaczęło. On wtedy pamiętam miał lustrzankę, bo to jeszcze przecież były czasy, że nie było takich aparatów w telefonach. Gdzieś tam poszliśmy za jakieś garaże, zrobiliśmy zdjęcie właśnie moje na tym Sokole, bo ja byłem bardzo rozemocjonowany, ponieważ udało mi się go odzyskać, bo to też wcale nie jest tak, że on był cały czas na tej działce w rodzinie, tylko w latach jakichś 2000 zmienił właściciela, trafił do wiejskiego muzeum, które no nie do końca było muzeum, tylko po prostu był rzucony gdzieś tam kąt w stodole. I właśnie stamtąd udało mi się go odzyskać, odświeżyć, bo on też nie jest malowany. Ja żadnego z moich rowerów nie malowałem, nie picowałem w ten sposób, tylko wszystkie co najwyżej są, no można powiedzieć, odświeżone. Miejsce, w którym tutaj się znajdujemy, zobaczcie, tutaj jest naprawdę, to nie są tylko rowery.
To są też różnego rodzaju plakaty właśnie w motywie Rometa. Jest dużo, tak jak proporczyki wcześniej widzieliście, jakiś klucz, to wszystko po kolei Wam postaramy się pokazać. Ale przejdźmy teraz, oczywiście tak, ten rower uznajemy za najcenniejszy ze względu na wartość sentymentalną. Tak, tak. Natomiast tutaj mamy... W ogóle jeszcze pokażmy Twoją koszulkę. Powiedz, co to jest za koszulka. A to ostatnio udało mi się pozyskać. Jest to koszulka klubu sportowego Romet. To są chyba jakieś końcówka 80-tych lat, początek 90-tych. I klub w ogóle, co ciekawe, istnieje do dzisiaj. No i zawodnicy oczywiście jeżdżą na nowożytnych rowerach. Natomiast jest to klub, który, no jak sama nazwa wskazuje, był klubem przyzakładowym kolarskim. Ty chyba trochę tak ustawiłeś te rowery według ważności, czy nie wiem, ważności i lat, tak naprawdę lat produkcji, bo ten Sokół, który mam, jest rowerem, ten mój oryginalny, pierwszy jest rowerem najstarszym, bo też sobie obiecałem kiedyś, że nie będę go nigdy detronizował niczym starszym, więc nie mam nic starszego od niego, to jest 73 rok. Mhm. I przyznam szczerze, że ta moja droga, w efekcie której dzisiaj się tutaj spotykamy, pewnie była drogą wielu osób, które cokolwiek kolekcjonują, gdzie na początku byłem zielony. Wiele pojęcia nie miałem na temat tych rowerów. Następnie przeszedłem przez etap maniakalnego kolekcjonowania wszystkiego, co tylko się dało. W związku z tym też mam kilka rowerów takich, które nie wiem po co mam i skąd się wzięły. Aż doszedłem do momentu takiego jak teraz, że tak naprawdę najbardziej mnie interesują te pamiątki rometowskie różne, które pewnie niedługo zobaczycie. Jeszcze jeden rower oprócz tego Sokoła, który widzieliście na początku, czyli dokładnie ten rower, który tutaj stoi pierwszy w kolejności. Co on ma takiego, że można uznać, że jest w jakiś sposób... Nie wiem, jak go święty graal, ale może tak, jakaś taka. Tak, i taka prawda jest taka, że to chyba jest święty graal. Oczywiście ja nigdy nie powiem, że to jest jeden, jedyny wyjątkowy egzemplarz i drugiego takiego nie ma, bo na pewno jest, gdyż były to rowery budowane czy produkowane na skalę masową. Jak coś było produkowane na skalę masową, to nie ma możliwości, żeby ostała się tylko jedna sztuka. Natomiast jak Boga kocham, do tej pory nie widziałem nigdy takiej naklejki Luxus Sprint. Ani na rowerze jakimkolwiek rometowskim, ani nie mam takich naklejek luźnych, bo trochę ich mam w kolekcji, takich, które są gotowe do naklejenia. A drugą unikatową rzeczą jest chromowany widelec, który do czasu pozyskania tego roweru myślałem, że jest zarezerwowany tylko dla tych najwyższej klasy szosowych rowerów, nierzadko robionych w dziale sportu, tak naprawdę prawdziwych unikatów, bo to były często nierzadko robione rowery robione jakby pojedynczo dla danego zawodnika i pewnie mogło się zdarzać tak, że nie ma drugiego takiego samego. Tu dodatkowo są też, jest oświetlenie Kataja na przykład, gdzie to jest 73 rok, trzeba pamiętać, a to są japońskie lampki, czy amerykańskie właściwie lampki, a japońska piasta trzybiegowa. Więc to jest taka, dla mnie ten rower to jest taka topowa ewolucja tego mojego pierwszego Sokoła. I tak naprawdę na tym mógłbym zakończyć. Ale nie zakończyłeś. Nie zakończyłem na tym, tak. Idziemy dalej. To jest co? Universal? To jest Universal, można powiedzieć, brat tego Luxus Sprinta i brat tego mojego pierwszego Sokoła. Właśnie rower w wersji Universal, czyli Universal Centrala Handlu Zagranicznego i rower, który teoretycznie był przeznaczony na eksport do krajów demoludu. To jest raczej na pewno odpad na etapie kontroli jakości, bo ma zarówno skazy na rakierze ewidentnie widoczne w jednym miejscu i ponadto miał ukręcone lewe ramię korby, w związku z czym się tak nietypowo pedałowało i pewnie został po prostu odrzucony. Kolejny rower to Wigry Lux. One czyli przechodzimy. Mają przerzutki, nie? Wszystkie mają przerzutki, bo tak, bo to w tej drodze ewolucji doszedłem do tego, że tylko mnie głównie, znaczy tylko właściwie interesują
rowery z przerzutkami, które mają koła na 20-calowe. Mhm. Wąska specjalizacja, można powiedzieć. Bardzo, tak, tak. I tu też przepraszam Was za te, za pedały do środka, ale to są rowery dopiero wyciągnięte po zimie, które były przechowywane. Nie lubię, jak mi się te rowery obijają, więc pedały stąd są przykręcone do środka. No i przechodzimy tak, tutaj płynnie do kolejnej rodziny rowerów, rowerów Wigry, czyli tych takich, które są najbardziej znane, bo każdemu się Wigrycz, jak słyszy, to Wigrycz nasuwa na myśl. Tymczasem były jeszcze wersje właśnie Wigry Lux i ta pierwsza to jest rower na, no tutaj rynek powiedzmy wewnętrzny, na Polskę, więc się nazywa Wigry Lux i poza tą przerzutką nie wyróżnia się niczym specjalnym, no ma jeszcze tą chromowaną lampkę z przodu. Kolejny rower to jest Universal, czyli właśnie ten rower teoretycznie eksportowy do krajów demoludu, przynajmniej tak się teraz mówi. Mhm. Ten rower środkowy ma charakterystyczną osłonę łańcucha, którą się nazywa pistoletem, chromowaną. I on jest o tyle ciekawy, że mam na niego kwit od pierwszego właściciela, kwit, rachunek, dokument zakupu. Ja go kupowałem. A powiedz mi, ten kolor jest co, oryginalny? Ten kolor jest tak, ten złoty, teraz byśmy go nazwali złotym metalikiem. Mój ulubiony kolor ometu, bo to jest właśnie taki złoty i to są też głębokie lata 70. Tutaj trochę słońca. Tak, i na nim swego czasu dużo jeździłem, przyznam szczerze. No niestety im więcej jest tych rowerów, tym mniej się na nich tak naprawdę jeździ, no bo tych egzemplarzy jest tyle, że ciężko na tym jeździć, a też trochę szkoda, bo z tymi rowerami to tak jest jak z samochodami, jak ten rower nie jeździ, zwłaszcza ten z biegami, no to wszystko się tam w tej piaście z tyłu zastaje i potem no musi się rozruszać. Tu na szczęście w przeciwieństwie do tych nowożytnych rowerów jest tak, że to jest wykonane z zupełnie innego materiału. Ta piasta jest niepozorna, bo wygląda jak zwykła piasta tylna, a myślę, że tam jest spokojnie ze 150 elementów. Kiedyś musiałem się tego nauczyć to serwisować. Wydrukowałem sobie na kartce A3 schemat. No i siedziałem, dłubałem. Rozłożyć to nie sztuka, złożyć to była długa droga, ale dzięki temu nauczyłem się to robić. I śmiem twierdzić, że to jest dużo, dużo lepiej wykonane, z dużo lepszych materiałów niż te nowożytne Nexusy 3, dajmy na to, bo to jest teraźniejszy odpowiednik tej piasty. Tu w tym złotym dodatkowo jeszcze dodałem Bayer, taki powiedzmy tuning z lat z tamtejszych, ale zgodny powiedzmy z czasami, czyli manetkę Grip Shift, którą można zmieniać biegi. Takie rzeczy były? Były, ale... tak, to jest Shimano i to się nazywało Shimano 333, tu jest nawet na oznaczenie. I były takie rowery, za chwilę, przynajmniej ten, do którego za chwilę przejdziemy, właśnie miał taką manetkę z kolei oryginalnie, więc to też nie jest tak, że każdy z tych rowerów tak naprawdę mógł być inaczej złożony wraz z, nie wiem, serią czy dostępnością tych podzespołów w Romecie, więc równie dobrze mogło się tak zdarzyć, że miał taką manetkę. Dlatego pozwoliłem sobie ją założyć, bo akurat gdzieś mi się tam trafiła nówka sztuka, bo to widać, że ten biały kolor jest taki nieprzepalony, więc... Jaka jest historia tego roweru? To jest, wydaje mi się, że akurat jeden z większych unikatów, jakie posiadam, gdyż jest to rower nowy, który został przeze mnie ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Teksasu. Dobra, co robi polski rower w Stanach Zjednoczonych? No, Romet eksportował rowery do Stanów i do Kanady. Okej, okay, ale to była duża... Dużo tego było? No, dużo tego było? Myślę, że trochę tego mogło być, było, bo ja mam okay. katalogi w ogóle, katalogi z normalnie z cenami, z tymi rowerami pokazanymi w tych katalogach. Nawet możemy potem zrobić przebitkę na dokładnie ten sam Identico rower w katalogu amerykańskim. No eksportowaliśmy, bo musieliśmy pozyskiwać dolary, bo za bardzo innych dróg ku temu nie było. Więc to jest o tyle unikat, że to jest faktycznie rower wyeksportowany do Stanów, żaden odrzut z eksportu. Więc rzeczywiście rower jest wyjątkowy, no do tego jest nowy. Do tego co lepsze, gdy facet, którego go kupiłem, dowiedział się, że zbieram te rowery, to powiedział mi, że ma jeszcze jeden taki rower, nówkę sztukę w kartonie. Tutaj trochę jak na Harley'u można się poczuć, nie? Tu jak na Harley'u i tu jest taka maneta jeszcze ciekawsza, bo to jest taka dźwignia przód-tył właśnie. Też widać, że jest 3-3-3, a siodełko w ogóle nazywa się Banana Seat, czyli banan. Można by było powiedzieć, że kurde, nowy rower ściągnięty ze Stanów Zjednoczonych,
Hit. Co? Hit. Hit. Sam sobie. Ale nie? To jeszcze można powiedzieć, że to reeksport? Jak to nazwiemy? No to chyba reeksport, tak, no. Bo to macie dobra, karton, ale... jak to przyszło. Teraz uwaga. Tak, to jest karton akurat nowożytny Specialized'a. Aha, ale co jest w środku? Ale pod nim znajduje się karton oryginalny Rometu tutaj. Tutaj jeszcze jest oznaczenie, on się mówi, sypie jak już, jak popił. Dobra. Tu jest model, to był model 6G5408, widzicie? Mhm. Tam gdzieś nawet jest logotyp jeszcze jest, Rometu no. Widoczny. No i teraz najlepsze, bo tak, otwieramy go. Że co? I nowy. Mamy tutaj nowy rower. Czyli to jest rower wyprodukowany przez Rometa. Tak, 78 rok. Który został wyeksportowany do Stanów Zjednoczonych. No do nie został złożony, tak, a następnie wrócił. Mhm. Ale numer. No i to jest nówka. To dokładnie te przekładki, wszystkie rzeczy. Czyli tu wszystko możemy zobaczyć, ale poczekaj. Pokażemy, czyli to w ten to było sposób... moim zdaniem dorzucane w Stanach, bo to są lampki Kataja amerykańskie zgodnie z ichniejszą normą. Okay. Tam też widzicie, jest to siodełko w papierze. Mhm. No to tak jak się kupuje dużego Fiata i mówi, że jest foliowe... Okej, okay, to jest odpowiednik. To jest odpowiednik, tak. Ja pierdziel, stomi. No i ten papier taki właśnie, już karton. Czyli tak klient w Stanach Zjednoczonych otrzymywał no rower. Sklep. A sklep miał za zadanie sklep. Złożyć. To nawet nie, klient nie widział. Tak. No i do tego są instrukcje, nie instrukcje, wszystko tam było. Mhm. No, pięknie. No, to jest dość przyryte sprawa. Zanim przejdziemy do tych dwóch rowerów, jeszcze zwróćcie uwagę na fajne plakaty. To są plakaty oryginalne rometowskie? Tak. Okay, tu jest jeden, tam jest drugi. Lata jakaś taka, no, głębokie 80., końcówka 80. Tu jest o tyle ciekawe z Rometem w przeciwieństwie do FSO czy FSM-u, że Romet raczej był monopolistą tutaj w Polsce, a więc nie było konieczności drukowania tych plakatów, bo nie za bardzo miał z kim konkurować, więc większość tych plakatów tak naprawdę to są plakaty eksportowe Uniwersalu, gdzie no to musiało być akurat pokazane. Ja pierwszy raz widzę. Na zachodzie. No. Idziemy dalej. To jest, on wygląda tak biednie. Tak, co to za bo to jest wyjątkowo biedny rower, bo to jest rower ze stanu wojennego. To jest właśnie Tyler, czyli ta nazwa eksportowa na rowerów do Stanów Zjednoczonych. No zdecydowanie on nie jest ściągnięty ze Stanów. Czy on miał swoją nazwę? To były... Tak, do Stanów szły Tylery, do krajów demoludu mówi się, że szły Uniwersale, natomiast w Polsce były Romety, potem był Predom Romet, gdy nastąpiła zmiana i to takie powstało, to bodajże jest zjednoczenie Predom. Stąd też jest Predom Zelmer i inne. Ten akurat to jest już jubilat, czyli 24 cale. I ja lubię te rowery też zbierać z racji tego, że one też fajnie pokazują te nasze jakby okresy historyczne. Bo lata 70. rowery były najlepiej wykonane, najlepiej zespawane. I właściwie były najlepsze te komponenty, to się tak wszystko nie sypało. Duże załamanie było oczywiście w okresie stanu wojennego i taki właśnie jest ten jubilat i jeszcze inne rowery, które akurat są w kartonie nie złożone, czekają na... A dużo masz takich rowerów? No ze 3-4 się znajdą. Nówki i sztuki? Jest, nie nówki sztuki, ale w bardzo dobrym stanie. Aha, na przykład jest brat tego jubilata Luxa, zielonego tego Tylera. Też z PRL-u i dokładnie w takiej samej bieda wersji. A tutaj teraz to, co nagrywasz, to jest jubilat Lux, taki powiedzmy oryginalny. Czy wyjątkowy, nie wiem, ale dosyć wczesny egzemplarz. Ja wychodzę z założenia, że nie sztuką jest polakierować ten rower, zedrzeć oryginalny lakier, potem go pomalować. Być może nawet się uda dobrać ten sam kolor. Natomiast mnie zawsze jarało i ciebie też do tego namawiałem, żeby go zachować w stanie w takim, jakim był, bo polakierować można go zasadniczo zawsze. I tutaj największym wyzwaniem było tak naprawdę znalezienie niektórych tych części brakujących, a w tym wypadku kluczowych, czyli chociażby lampek, aby nie były to lampki nowe, bo to też jest nie sztuka, bo mam takie lampki nowe, ale żeby były to lampki używane. Ale z używanymi zazwyczaj jest tak, że są albo gdzieś połamane, bo to jest taki już byle jaki parciejący plastik. Albo nie ma ich wcale. No i trochę to zajęło, ale udało się właśnie dobrać zarówno tę przednią, jak i tylną lampkę, gdzie tylna w ogóle jest świętym gralem z nieobitym tym szkiełkiem czerwonym, tak aby były i zgodne rocznikowo i podobnie spatynowane jak rower.
Udało też się dobrać siodełko, gdzie siodełko jest, to też jest ciekawe, bo to jest siodełko Mertens i też chodzą słuchy, że to jest siodełko jeszcze bodajże belgijskie, holenderskie albo niemieckie, gdzieś stamtąd, bo myśmy jeszcze wtedy takich siodełek nie umieli robić. Potem zaczęliśmy, zdaje się, kupować korpusy, ale nie mieliśmy też jeszcze technologii, żeby robić wtrysk tej pianki do środka. I w końcu ostatecznie zaczęliśmy sami to robić, no i one już wtedy się nazywały Predom Romet, a potem jeszcze inaczej, więc tak to no wygląda. Dzisiaj odbieram rower, jedzie, a to jest rower, na którym przejechałem jednoślad challenge, chyba 60, już nie pamiętam ile kilometrów, później prawie nie umarłem wykonując ten dystans, szczególnie, że jazda bez przerzutek na takich stosunkowo małych kołach, no to nie było łatwe wyzwanie. Później jeszcze raz jechałem, więc, ale po odnowieniu ten rower na pewno będę oszczędzał. Miło jest mieć pamiątkę, szczególnie, że to jeden pojazd, w tym wypadku jednoślad, który został po dziadku. Jest jeszcze parę rowerów, jest na pewno jeden rower, o który masz tak wystawiony, tak? Tak. No on trafił na tę szafkę. No tak, żeby też coś tam stało, nie było pustej przestrzeni. To jest rower, który w sumie nie wiem po co kupiłem, ale jakoś się rzucił. Nastaje taki moment, że już się później kupuje i się czuje. Ale to tak, znaczy to jest rower bardzo poszukiwany obecnie. Pewnie bardziej poszukiwane są tego typu rowery z biegami, bo to był rower, który się nazywał Polo Lux, Polcross, Polo 4P, jeżeli miał biegi. Różnie one były nazywane. Natomiast ten jest o tyle ciekawy, ale to wyszło dopiero po tym, jak kupiłem, bo ja to też tak jestem, że nie za bardzo zwracam czasem uwagę na różne detale, nie wiem czemu. I tu się okazało, że to nie jest rower, który był kupiony jako cały rower, tylko to rower, który jest poskładany z części, ale to nie jest poskładane z części w tych latach teraźniejszych, tylko w latach 70. Ponieważ gdy przyjrzymy mu się dokładnie, widać, że widelec to nie jest widelec od tego roweru, jest w innym odcieniu lakieru srebrnego. To może nie być widoczne tak na pierwszy rzut oka, może nie być. Ale na pewno jedna rzecz jest widoczna, czyli przedłużenie osłony łańcucha, która nie jest od tego roweru, jest w kolorze srebrnym, ale widać z lewej strony na końcu, że jest dostawiona taka poprzeczka, która ją wydłuża. Więc dla mnie to jest kosmiczne, że ktoś w latach właśnie 70. w sumie miał dostęp do tych wszystkich części, co paradoksalnie może nawet było trudniejsze niż zdobycie całego tego roweru. I nie wiem, jak on to zrobił, ale na bank to jest z tamtych lat, bo opony zgadzają się rocznikowo. Zawsze na tylnej lampce jest wybity rocznik, więc tu się wszystko zgadza. Także no to być może jest unikat na skalę światową, bo podejrzewam, że akurat takiego drugiego roweru to nie ma. I to być może jest odpowiedź na pytanie, po co mi ten rower? Po co ten rower? Czemu kto powiedzieć, że mam widzę, taki... Widzę, że wprawdzie nie jesteśmy w garażu, ale dywan musi być. Dywan jest nowoszczytny, tak. Z jakichś tam... Krzesła oryginalne. Krzesła są oryginalne, mimo że da się kupić nowożytne, to są oryginalne. Biurko dyrektorskie siadaj, też, tak. Krzesło też jest jakieś designerskie, ja już nie wiem, czyje, które. Okay. No wiadomo, proszę, dyrektor zobaczcie, to patrzcie, ile tutaj jest. Nie miał. Tak, ale ile tutaj jest elementów różnych, proporczek i zakłady rowerowe, tak. Bydgoszcz, Predom. Tak, i te rzeczy są na 100% z dyrektorskich biurek, bo to wszystko to jest ręczna robota. Pokaż ten długopis, to też jest. Tak, tu jest długopis, to podpisuję nim umowy. No. Widać Predom. Dobra. Predom Romet Bydgoszcz. No to tak, na przestrzeni lat trochę mi się tych no różnych tu cała ściana udało zebrać. Tak, no i ściana proporczyków. Tu widzicie ten klub sportowy Romet, którego mam właśnie koszulkę. Tutaj pamiątkowy proporczyk, gdzie Marek Leśniewski zdobył srebrny medal na igrzyskach w Seulu. No jest tego trochę. Tak, tam trochę jest też takich, nie wszystkie są tak naprawdę zawieszone, jeszcze przydałaby mi się jedna słomianka, bo... No miejsca jest. Tak, i najlepsze jest to, że to, ja w sumie nie pamiętam tamtych czasów, że to musiało wisieć na słomiance, dopiero jak tutaj otwierałem serwis, to był Adam Probosz, z którym się znam, i on powiedział, że jak proporczyki, to koniecznie muszą być na słomiance. I powiem wam, że to nie było wcale łatwo w tych czasach taką słomiankę zdobyć. No, też jest. I tak naprawdę jeszcze mam spokojnie na jedną słomiankę tych proporczyków.
nazbierane, więc może przyjdzie dzień, że to zawieszę, tylko już tak naprawdę to nie czasu, mam gdzie. Czasu i miejsca. Ale dobra, poczekaj, bo tu miejsca też sporo. A to co? Części? Tak, w tych skrzynkach to są skrzynki po cebuli. Ja. No tak, tam jest trochę tych części. Korby. Bo... Aha, tu są też współczesne. To są współczesne, nowożytne, ale tam, PRL, tam mam PRL, dużo. PRL, oświetlenie, PRL części. Tak, tam jakiś duży to karton stary. Był okres, że ty maniakalnie skupowałeś, a że to było warte niedużo, to można było no sobie... No tak, no jak to było po kilkadziesiąt złotych, jakieś tam właśnie te piasty Shimano, których teraz kompletnie nie ma, no to ja mam tam, no nie chwaląc się, no nie wiem, no, właściwie każdy dużo. Z tych rowerów mógłbym kompletnie przebudować na nowych kołach, nowych piastach, bo części do tego mam. No tak jest, jakiś, leżą, no. Jest jakiś rower, jest jakaś rzecz z... Rometu, której nie masz nadal, a marzysz o tym? Rowery to nie, bo przyznam szczerze, że... Oficjalnie znaczy, nie możesz powiedzieć, bo jak żona ogląda... Nie, nie, to... nawet nie. Chciałbym powiedzieć, że widziałem już wszystko. Okay. Oczywiście wiem, że nie widziałem wszystkiego i jeszcze coś mnie na pewno zaskoczy. Wtedy będę się martwił. Na razie z rowerami jestem spełniony, natomiast zbieram te różne pamiątki. Trochę ich mam. Ale to kluczem jest co? Romet? Romet, tak, Romet Bydgoszcz. Dobrze, dokładnie. Poczekaj, to jak mówimy o takich już pamiątkach, pokażmy, możemy pokazać? Co, ja wiem, moje że... te? No, mój pokaż. Talerz i szklaneczki? No pokaż talerz. No tak, talerz to tu, tu mam, jest, bo tu go jest. Już ten, bo go umyłem, proszę, bo ten, jak ktoś... śmiałem, że Wigilię na nim jadłem. 50 lat, 70. 50 lat, 74, no. Tak, no to to jest rzadka rzecz, bo w przeciwieństwie właśnie do FSO czy FSM-u, wszystko wskazuje na to, że to nie było robione jakby masowo. Tak jak w FSO na przykład wiem, że na stołówce w tej zakładowej była zastawa FSO, bo to się spotyka i znam osoby, które mają ukompletowaną nawet. Tak w Romecie tego nie było, więc no tak i tutaj też jest. Zdradzę, że dzień noż mieliśmy tego nie pokazywać, ale już ale, się stanie. Słuchaj, przepraszam to, za bardzo. No ale nie, pokaż, ale... dobrze, ale pokaż, tu są umyte, czy tam nie, nieważne. Ale a ty, ja już nie to wiem, jest, jakbyście umyte, niektóre nie, ale... Ale byście wątpili, czy Paweł tak. Żyje rometem na co dzień, to, no to, tak, to ty na co dzień. Nie strzelam sobie kawkę z tej, to jest Włocławek też, żadna ściema. Proszę bardzo, rewelacja. Zgadza się, mam rewelacja. Tu to się nazywa... To się nazywa być pasjonatem. Dlatego jest w szufladzie, 24... bo nikt tego nie może ruszać, tylko ja. 24 godziny na dobę. No. W domu mam drugą filiżankę, stoi tak bardzo wysoko, żeby przypadkiem dzieci nie mogły ani strącić, ani potrącić. I jak piję kawę, to zawsze trzymają w rękę, żeby nic się nie stało. No nie jest to normalne, ale kto się każdy takimi rzeczami zajmuje, to... Wie, o co chodzi. Tak. Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, więc ja mam takie. No tak się złożyło. Dobra, będziemy naklejać. Stresuje się, tak jak obcinanie przecinanie pępowiny przy narodzinach dziecka. Rower jest odnowiony. Teraz mam nakleić, Paweł wymyślił, że mam nakleić. Jako zwieńczenie tutaj. Zwieńczenie i mam jedną szansę. Jedna szansa jak saper. Nie? Jak nie, no to rower idzie na złom. Jedna, jedyna unikat, nie ma więcej. A pocieszę cię, że oni też to krzywo naklejali. Widziałem różne cuda. Dobra, jak nie będzie równo, to będzie najwyżej. No to będzie tak jak fabrycznie, nie no było właśnie. Równo. Równo to dopiero jakbyś odmalowywał i wiesz, to wtedy tak. Byś może i miał równo. Dobrze. Ale to jedna, wtedy widać od razu... Jedna strona siedzi. No i teraz epicki moment i fanfary. Jak jest równo, chłopaki, to... jesteście gotowi z fajerwerkami? Właśnie jak jest równo, to ja od razu widzę momentalnie jakieś aukcje, oferty, że coś mi nie gra, że jest za dobrze. Za dobrze, dobrze, to tutaj. Chociaż to nie pójdzie na aukcję, ale... No tak, 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 ale to wtedy no tak. Jest, no. No i proszę. Jest okej. Okay. Wigry 3. Elegancko. No.